Witam Was na kanale Prepper Corner. Jest niedziela. Godzina w pół do 11. Najnowsze wieści z UK to ponad 1370 osób chorych. I dalej bez kwarantan, dalej bez obostrzeń. Jak widać, ulice puste. Najciekawsze informacje to są te, że słyszałem, nie jest to potwierdzone, tak, że tak powiem, na 100%, chociaż pod petycją, która jest podpisywana, jest podane, że 6 przypadków było tutaj na terenie Selfridges. 6 osób zarażonych. Chodzi najprawdopodobniej o pracowników. Również ci ludzie zostali, że tak powiem, zamienieni na nowych, zdrowych. Tamci zostali odesłani do szpitala. Do szpitali. Petycja jest uruchomiona, dzięki której mają zamknąć to miejsce. Postaram się dać linka pod spodem do tej petycji, albo jakiś zrzut ekranu, screenshot. No i z tego, co patrzyłem tam półtorej godziny temu, czy godzinę temu, to było ponad 1800 podpisów. Trzeba uzbierać 2500 podpisów, żeby to miejsce zamknąć. Miałem komentarz pod wcześniejszym filmikiem, że ten cały koronawirus, tak jak te inne w wcześniejszych latach, SARS-y, to wszystko ściema. No, jak ściema, to bardzo dobra ściema, bo wystraszyła kilka krajów. Mnie interesuje Wasze zdanie. Powiedzcie mi, co Wy myślicie, czy model, że tak powiem, model brytyjski, czyli niech się dzieje wola nieba, my tam i tak się nic nie stanie, czy model polski, zamknąć wszystko zawczasu. Co myślicie, co jest lepsze? Boris Johnson wypowiedział się, że no wielu naszych znajomych, musimy się przygotować na to, że wielu naszych znajomych umrze. I musimy myć ręce i śpiewając przy tym Happy Birthday. Ja nie wiem czemu, no jest to oficjalne, znajdziecie to w internecie. Bardzo mnie ciekawi Wasze zdanie, opiszcie mi proszę. No i co, niedziela, popołudnie, znaczy późno już trochę, ulice puste, widać tam jakieś autobusy, jakieś pojedyncze samochody, po drugiej stronie pub, pusty, nic się nie dzieje, ludzie w domach. Pozdrawiam.